Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o dzieciach i problemach neurologicznych, czyli w jaki sposób pracować z takimi dziećmi, aby odnosić jak najlepsze efekty w działaniach terapeutycznych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że zdrowie i prawidłowe samopoczucie nie są jedynie efektem braku choroby. Są one sumą dobrze współpracujących ze sobą systemów. Nieprawidłowości, w przeciwieństwie do patologicznych objawów występujących przy chorobie, mogą wynikać z braku właśnie synergii między działaniem tych konkretnych systemów. Nieprawidłowości wywołują szereg różnego rodzaju objawów, od takich drobniejszych problemów związanych z zachowaniem czy specyficznymi problemami z uczeniem się dzieci, poprzez problemy emocjonalne czy psychiczne u osób dorosłych i młodzieży. Rodzice często są zagubieni, szukając różnego rodzaju rozwiązań, pomocy, na początku oczywiście pomocy medycznej w celu uzyskania jakiejkolwiek diagnozy, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek niepokojące objawy u ich dziecka. W sytuacji, kiedy właśnie dziecko nie ma diagnozy medycznej, bądź ta diagnoza, ten proces diagnostyczny jest procesem długotrwałym, często proponowana jest terapia, która jest właśnie zbyt często terapią o podłożu edukacyjnym, przez co tak naprawdę jest niewystarczająca lub niewłaściwa, co tym samym nie prowadzi do ustąpienia istniejących przyczyn leżących u jej podstaw, dlatego że pracuje się tak naprawdę na objawach, nie likwiduje się konkretnej przyczyny. Troszeczkę tutaj będziemy też w swoich rozmowach poruszać kwestie motoryczności, ruchu w połączeniu z różnymi aspektami rozwoju dziecka, bo to jest niezmiernie ważne i to będę tutaj też podkreślać, myślę, że będziemy oboje tutaj podkreślać ten temat, ponieważ nie można wyłączyć z żadnego z systemów, ponieważ człowiek to jest całość, tak? I każdy z tych elementów wpływa na siebie, współwystępuje, współrozwija się. Dlatego też myślę, że chociażby na przykład w kontekście nawet osób dorosłych czy młodzieży, tutaj właśnie na tym przykładzie możemy też podać, gdzie na przykład występują różnego rodzaju problemy, chociażby czy depresyjne, czy nerwicowe, to też możemy powiedzieć, że te właśnie problemy, z którymi zmierzają się te osoby, wychodzą tak jakby od nagromadzonych problemów fizycznych, tak jakby, tak? Nie wynikają czysto z psychiki. I w tym momencie chociażby można się powołać na Freuda, który określał stan nerwicowy jako połączenie, czy tak jakby podświadomy konflikt trzech istotnych takich systemów, czyli fizjologii, fizyczności i umysłu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby w różnego rodzaju terapiach pamiętać właśnie o tym, aby spojrzeć szerzej na problematykę, niekoniecznie, tak jak powiedziałam wcześniej, w kontekście edukacyjnym, tylko holistycznie spojrzeć na człowieka. I to, co jest ważne i co przyświetla nam często w naszych działaniach, jest to, że uwzględniamy w działaniach kwestie neuroplastyczności mózgu. Podczas dzisiejszej rozmowy chciałbym zwrócić Państwu uwagę na dwa podstawowe aspekty. Pierwszy, o którym Pani Joanna zaczęła mówić, jest to plastyczność, natomiast drugi jest to ciało, które reaguje na wszystkie rzeczy, które nas otaczają. Na ideę plastyczności mózgu wpadł Moshe Feldenkrais w latach na przełomie lat 50. 60. Ponieważ zainteresowało go, jak to jest możliwe, że
pomimo wszelkiego rodzaju uszkodzeń fizycznych, jak i psychicznych, ciało może uczyć się dalej, może się rozwijać, mimo wielu uszkodzeń. Sam zaczął eksperymentować na sobie, gdyż miał uszkodzony staw kolanowy. Miał uszkodzoną łąkotkę i zaczął przez ruch, zaczął pracować sobie. W związku z tym, że znał bardzo dobrze sztuki walki, jak i wczytywał się w dostępną w owych czasach psychologię, zauważył, że poprzez system ćwiczeń jest w stanie zacząć rozwijać się pomimo uszkodzonej struktury. To podsunęło mu ideę, jeżeli sam sobie jestem w stanie pomóc, spróbuję pomóc innym. I tak zaczęła się jego wielka przygoda z ruchem. Zaczął pracować z ludźmi nie przez systematyczne powtarzanie ruchów raz, dwa, trzy, jak ma to miejsce w obecnej rehabilitacji. Natomiast twierdził, że jeżeli układ nerwowy dostanie bodźce i spróbuje zrobić ten sam ruch, ale trochę w inny sposób niż robił do tej pory, wtedy otrzyma szansę poczucia, co tak naprawdę dzieje się z jego ciałem. Ma to związek z dynamicznym procesem rozwoju. W szczególności jest to zauważalne u małych dzieci, ponieważ to nie jest tak, że kiedy małe dziecko rodzi się, ma zaprogramowane, co w którym miesiącu nastąpi i jak to dokładnie zrobić. Dziecko tak naprawdę uczy się, w jaki sposób najswobodniej i najłatwiej jest mu wykonać jakiś ruch. I to jest tak naprawdę podstawa do jego założeń, do jego metody, którą wprowadził, którą zaczął rozpowszechniać w latach 80. i 90. Czynniki zewnętrzne mają bardzo mocny wpływ na kształt naszego ciała, co udowodnił nam m.in. Lowen, który wskazał różne postawy, takie jak hak na mięso, tak jak wieszak, tak jak stryczek, gdzie opisał, że im silniejsza i mocniejsza sytuacja jest w naszym życiu, w szczególności o negatywnym tle, tym poszczególne części, poszczególne partie naszego ciała reagują na rzecz, która nas dotyczy. Może to być smutek, może to być złość, może to być jakaś inna negatywna emocja. I dzięki temu Moshe Feldenkrais, kiedy po II wojnie światowej zaczął swoją dalszą pracę, zaczął pracować z osobami, które wyszły z obozów koncentracyjnych. I tam stwierdził, że pracując przez ruch, bardzo dobrze może pracować z traumą, którą doświadczyły te osoby. Przez to też sam doświadczył, jest też udowodnione, że nasza psychika bardzo wpływa na kształt, na nasze wzorce ruchowe, którymi posługujemy się.